jazdy, dobra. Ja już tu z piłą stoję na ciebie. Na mnie z piłą stoisz? Witam was wszystkich. Jesteśmy na wizji już. A jesteśmy na wizji gościnie gdzie? U Dominika. Nie. U wojowniczki też nie. U Martiny JFCB. Tak jak tu mówi, tak jesteśmy. Więc może najpierw tą mapę zaprezentujecie. Co tam jest? Co tam? Bo... Marcin. Więc centralnym miejscem tej mapy jest nasza farma. To czekaj, zwolnij, bo ja tak nie biegam szybko. Tu mamy silosy. Hej, hej, Pawełek. Ziomkowe. Tutaj tymczasem włożyliśmy sobie trawę, bo nie wiemy... A gdzie ty jesteś, ty? Tu jesteś, dobra. Dalej, tu w przyszłości zamierzamy mieć świn. Gdzie? Krum, krum. Tu się je wwozi. Tak. Ej. Ty coś tu się psu, patrz. Dobrze, idziemy teraz dalej. Tutaj chodzą sobie kury, może przejdziemy tędy. O, cześć Angela! Cześć kochanie! Cześć. Nie do ciebie mówiłem. Tu stoją siewniki, kultywatory. Hej, speaker! Hej, Dawid! Rozsiewacze nawozu. Tu stoją rozsiewacze. A tu tak. Mamy owce. Tu się je karmi i one tu trochę brudzą, dopiero wiemy. A tu jest niby miejsce na nawoz. Nie, na palety słoma. Czekaj. Na palety. Okay. Na palety słoma. Wełny. Tu wełny macie, paletę wełny. Dalej, może moje ulubione miejsce, czyli kurnik. O, tutaj się... O, Prezio! Zadanie dla ciebie. Zbierz te jajka. Mam jaja zebrać? To są przecież sztuczne jaja. A to dużo jaj. O, plus tak. Jeden. Więc mapa jest naprawdę bardzo klimatyczna. Kogut oczywiście jajek nie znosi. Cześć, Dawid! Jak kury zaczynają rozrabiać, to zamykam. Tutaj Prezio teraz sprawę. FCB, pytanie do ciebie. Kiedy kogut znosi jajka? Wielkanoc. Nie, kiedy kogut znosi jajka? Wiesz kiedy? No. Kiedy? Kiedy kudę schodzi z grzędy? Tu teoretycznie myje się, tu teoretycznie prestarkuje się i myje nasze sprzęty, ale nie możemy tu kerszera postawić. Teraz tak, tutaj mamy dalszą, to jest siewnik do kukurydzy, a tu jest taka fajna przyczepa na hakowcu. Ona bardzo fajnie mieści wszystko i tak jest. O, proszę, ktoś zrobił psikusa i zamknął bramę. No, a tak w ogóle tutaj biega taka wojowniczka, może ty, panie wojowniczko, może pani się odezwie do nas. Cześć wszystkim. Cześć! Nie tak miał być. Dzień dobry, jestem już. Czekajcie, bo ja mi coś kamera ta brzydko mnie łapie, muszę poprawić sobie. To było otwarte, nie Martin? Tu chyba coś... Tak, Preziu tutaj nie zaglądaj do garażu, bo tu jeszcze mamy. Tam jest burdello, bum bum, nie? To jest dobrze, tu, okay. Tu czasem na wyluzówkę gramy sobie w kosza. Gdzie, kuda? Tu, w kosze sobie gracie. Tu, tak. To a ty, no pokaż jak grasz w kosza. Łap tę piłkę, no łap tę piłkę. I teraz rzut za trzy. No odejdź, pójdź na piłkę, Makin. O, piłka jest. No. Ja zawsze na sucho grałem. Jak na sucho, ty? Jak można grać na sucho? Ty w koszykówkę grałeś bez kosza? O. Bez piłki? Już prawie nic nie mów, bo ja łapię właśnie szlaucha. Szlaucha. O, nie trafiłem. A to co to wy macie tu, taki, ty jakiś burder macie? Ale to jest ten, to jest jeszcze majster. To jest remont tam będzie. Tak, burder tu macie. Dobra, teraz, to panowie. Teraz może o obora, momencik jeszcze. Czekaj, ja jestem już do kosza. Ustawiamy. Jak trafię! No. To wiecie co będzie? No. Koniec świata. O kurwa. I szlauch mi urywałeś, Boże. Pierdolę. Dobra, idziemy. Ty, kura wam uciekła. Chodź tu, ta. Dobra, Prezio, tutaj... Znowu jakiś Dominik dobiega, ty. Jakieś kobiety tu biegają. Prezio, pozwól tu. Jakieś gendery. Gdzie tu? Tu pozwól, koło opory. A, tu idę, dobra. O, tutaj chodzą nasze krowy. Tu są krowy, też cheatują, widzisz? Przechodzą... Czekaj, ja bym wpadł do gówna, ale... Tu, Prezio, bo one cheatują. Chodź szybko, zobacz. Kiedy raz na TS-a? Może jutro. O! Właśnie, Martin, szybko, bo Prezio to zobaczy, szybko. Co?
No ale nie, trochę nie. Brudno w oborze, ale to jest przejściowy To brudno to jest jakiś sił, żeby... Dobra, i tak, zobacz, mamy taką piękną oborę, tutaj krówka sobie właśnie podżera, nie? Ja mam ładną oborę na swojej farmie. I tutaj stoi... Lightbot mi działa! Tylko to się go ustawiłem, porobiłem go. Bad Farmer tu stoi, Jezu, ile tej trawy wyrąba. Bo to potrąciłeś prezesa. Tutaj napełniamy wodę. Ty, ale ona kuprę w grę. Ty, ta krowa wasza to jakaś chora jest, ty. Zobacz. Ona kuleje. Ona będzie cheatowała, zobacz. Przejdzie przez. Ona lubi sobie tak w południu pocheatować. Ona lubi tak w południu pocheatować. Ale ona nie, ona. To jest byk, ty. Przez ściany ona przechodzi. No mówię, cheaterka. Gdzie ona? Gdzie ona tu stoi i je? Ona kiedyś byka wycheatowała. Cześć Artur, siemaneczko. Dobra, panowie, koniec. Już to jest koniec. Tak, były wczoraj burze i to dość takie poważne, nie? To wam powiem. Ty to Arturo? Na szczęście tak, Artur, a to Marker. Cześć Marker. Marker, u nas nie ma delfina, nie ma. Dobra, przechodzimy do głównego zadania. Dzisiaj zajmiemy się... Właśnie, powiedz, czym się zajmiemy dzisiaj? To macie, no powiem wam, mapa jest ładna, ale do mojej... Powiem wam, czemu na swoje odegrałem. Dlatego, ponieważ chcę robić coś innego niż tylko pracę w poru, nie? Radio. Dobra. Dobrze. Preziu. Ty i działa mi łanie czat na ty, ale łanie zrobiłem. Zadowolony, dumny jest z siebie. Preziu, a zrobię na 11, może ja bym ci pokazał, co? No to... Preziu. Ja mogę jechać pierwszy, jak nie. Nie, Trajwczej będzie mówić, jak będziemy dobra. Jechać, nie? Dobra, Preziu, ty. Jako gość jedziesz pierwszy. Czekajcie, działa mi łanie. Następnie jedzie. Wojowniczka Martin Dominik, ja. Prezes do przodu. No, wiem. Czekajcie, wiem co mi się stało. Muszę tak wejść no, i znowu wejść. Czekajcie, okej. Wiesz, nie tak musi. Prezes, header podnieś. No czekajcie, bo mi coś się... Mówiłem, jak będę wchodził, wychodzi, to mi się ta... Ty, czemu tu nie działa ten? No, to mi to wyłączył. O, już mam. Oh, co to mi tak... I tak jedziesz do tyłu. Marcin, jedź pierwszy, bo będziesz musiał no. Potem... Siema, Delfin. Delfin, przecież ty grasz, a nie ty piszesz to. No, jedenastka, tak? Tak, jedź pierwszy na jedenastkę. Ze skader podnieś. No to ja podniosłem go. No ja mam ostatni i się zagubię jeszcze. Na wewce, bekieruj. Jedziemy, panowie. Konwój robimy. Ja może was wziąć też do swojej, u siebie porobić. No to możesz nam vice versa nas też zaprosić. Tylko, że tutaj dużo... Prezio będzie śpiał troszkę wąsko, uwaga. Ja lubię wąsko. O, i... Nie? Poguciki panowie macie. Pogacia, nie. O, Wierolem się zjawił. Marker. Bo ci ten tusz wreszcie wyschnie, bo ci nie będę mógł dawać olejku. A używacie tego realistic mod? Nie. Break engine używamy. Break co? Jak to realistic? A nie, more realistic, nie. No. No i tu Preziu jakoś sobie na razie wiesz, ty już się na tym najlepiej znasz. Dobra, trzeba go rozłożyć. Rób to, co Kuruti lubi najbardziej. A ja będę czekał na biogazówce. O, dobra. Bye, spadam. O kurde, rzeka. O nie, to nie. To jedziemy, panowie. A mod GPS macie, czy nie? Jest. Tak. Musisz jeść na początku zapy. Musisz też... A ja sobie zrobiłem taki ładny GPS u mnie jest. Ale my gramy od niedawna i jeszcze nie wszystkie wody mamy wypasiane. Tak, tylko mi to nie zrobiliście.
Jak? Widzieliście, gdzie mam wysypywać to ten, co zbiorę? Na biogaz. Biogaz. Na biogaz do miejsca. Dobra. No to musisz wysypywać na kubkę. Dobra, ale Martin, chyba musisz... A nie, bo ty też nie zbierasz. Tak, bo ja już pojadę za nimi najwyżej, bo to na obrót stacji. Nightbot działa, jestem zadowolony. Wczoraj się chyba pół nocy męczyłem, nie? Żeby tego Nightbota zrobić, nie? Wieczorem przyjechałem. A! Nie wiecie wy, przyjaciele moi. Spotkałem się wczoraj po raz drugi z Genicieskim. No, zgadnijcie. Kto zgadnie, z kim się wczoraj spotkałem? Z Mister... Cicho sieć! To pytanie jest do widzów. No, kochanie wie, z kim się spotkałem, ale kochanie też nie odpowiada. Z kim się mogłem wczoraj spotkać? O, dziękuję za suba zostawionego. Ktoś mi suba zostawił, kto? Nie z Bartasem. Niestety nie z Bartasem, ale z Bartkiem może niedługo się spotkam. Polski MP, dziękuję za pozostawienie suba, tak? Bardzo dziękuję. Nie, spotkałem się wczoraj z wężem. Mateuszem. Mateusz Zieliński. Wąż Boa, tak. Często go znacie z naszych odcinków. Siema, owca polski kierowca. Z Dudą, no też, nie, z Dudą się nie spotkałem. No. Ja muszę to radio wyłączyć. I ponieważ on jeździ na busach i był wczoraj w Goleniowie. Najpierw był w Szczecinie, potem był w Goleniowie i w Goleniowie kręcił, w cudzysłowie, spa pauzę, tak? Owca, myślę, że tak, że tego Spintalesa też pobrać muszę, tylko zapomniałem, jak to się na wszystko stawia, nie? Postawiać sobie bym musiał wszystko, nie? I panowie... No, i znamy się... czy możesz dołączyć, Ewelina Kowalewska? Nie wiem, czy możesz dołączyć, bo... To nie jest mój dedyk, nie? Ja gram u gościnie, tak widać tym. Tak widać na tym, na... w tytule, nie? Cześć Radek, Martin, i... podjeżdżaj. Cześć Mateusz, kurde, czekajcie, bo ja już tutaj omijajki robię. A tu mnie Mateusz zwolni, Martin mnie zwolni, wywali mnie. Dobra, full, stani. Stanik to nie... A, w ogóle! Dla wszystkich dziewczyn, wy wiecie, że wczoraj było to święto światowe, bardzo fajne. Jedno z najlepszych, dzień bez stanika. Która świętowała, dziewczyna? Albo który chłopak skorzystał z tego święta? No to bardziej chłopi się cieszą, nie? No tak, my to możemy skorzystać z tego, nie? Światowy dzień bez cyklonosa. A w ogóle co to za siszkalnia? Rostema. To nie jest modów, nie? Czy to jest... Nie, oryginalne. Powiem, że tak jakoś mało używam tych, ja jakoś takich to klasy, Jaguary. My używamy dlatego, że nie mamy, wiesz, dużych sprzętów też samo, nie? Może z czasem, może coś innego. Ale na razie jak mamy te... Ty, dzisiaj ty... dzisiaj jest majtek, bez majtek, dawajcie panowie, wszyscy gacie ściągamy. A, no. Ciekawe ile byłoby... Tak, nie no. Znowu kolejny pan na trzynie. Nie ja. Ja żadnego drzewa nie ścię. Nie, FCB. Ja ścinałem, podcinałem drzewa, ale drzewa nie ścinałem. No, a on to jakże się wkrzanił. No. Ale ten się nazywa. Dobra, jestem. Gdzie byłeś? Ładne muchę na myśli. Martin! FCB, my mówiliśmy o jednej rzeczy, nie? Że ty jako dzisiaj, jako gospodarz... Siema, Mateusz Gacek. Jako gospodarz... Nie, budkę to nie stawisz, ale dzisiaj jest święto pewne, tak? I musisz to jakoś, że... Jesteś katolikiem i światowy, mówisz, że... Dzień Święty świecić, tak?
A? No dzisiaj świata będziemy bez majtek. Więc dawaj. Już ściągam. Ty nie, że ty ściągasz pornore, bo ty pornore... A? Gdzie tu jest ten wiatr? Jeszcze żadnej przyczepy nie ukulałeś się? Już drugą. Nie, jadę. Tylko jakieś drzewo. Weź od jeszcze trochę, bo zostawię. A czekaj, ile my już to gramy? Pierwszy czy w drugi? Ten koło mnie. Ale wiesz, Mateusz, precyzuj pytanie, nie? Ile my już to gramy, tak? Czy chodzi ci o ten save, czy chodzi ci o... W ogóle ile my gramy w farminga, tak? Bo jeżeli ci chodzi, jak my długo gramy w farminga, to my gramy od 13 praktycznie, tak? Farminga. Tutaj chłopaki na tym save'ie od kiedy gracie? Od wczoraj. Weź od stoi, bo mam stołę. Od wczoraj, tak? Czyli wiecie, tak? Nie, no od soboty, sora, od soboty gram. Tak? Na tym save'ie, tak? Tak. Dawaj, Prezio. Robiliśmy ze 4 cykle żniw. Jesteśmy trochę zapożyczeni, no bo wiadomo, ale teraz będziemy testować jeszcze zwierzęta. Mhm. Mniej więcej taki jest bilans, że co noc dostajemy około 50 tysięcy z mleka. Mhm. Mamy 150 krów na razie. No i teraz te siano, może tam jakoś mamy też nadwyżkę siana trochę. Powiem ci, Xaver, pytanie. Jaką będzie miał umowę, tak? Moje, no, powiem ci, opłaca się. Jeżeli będzie miał, tak jak ja, za paczki, za ilość doliczonych paczek, to opłaca się, powiem ci szczerze, tak? Powiem wam, dzisiaj ja miałem dużo paczek, bo dużo, no nie dużo, 75 paczek, tak? Ale miałem z tego 10 do sądu i powiem wam, z tymi, wyjechałem z paczkami o godzinie pół do pierwszej, zjechałem na pocztę po drugiej, dziękuję za suba, Dida, tak, jeżeli przemienię twoje ksywę, to przepraszam. I po 17 miałem koniec z paczkami, nie skończyłem, tylko że ja jeszcze pojechałem z awizowanymi, tak, ponieważ ja jako kurier mam płacone tylko za paczki doręczone, niezawizowane, jeżeli jestem u ciebie, ty nie masz pieniążków i mi nie odbierzesz żadnej paczki, nie mam zapłacone, tak. Tylko wtedy, kiedy faktycznie doręczę paczkę, tak? A wiem, że miałem 9 paczek awizowanych, zanim pojechałem na awizowane, to wróciłem, miałem 5, tak? To więc, wiecie, no... Dziękuję, Mateusz Gacek, za suba, bardzo dziękuję. I więc troszkę tak, wiecie, do wypłaty się tam nazbiera, tak? Bo ja mam zapłacone za paczkę, tak? A ile? Mogę wam powiedzieć, bo to nie jest żadna tajemnica, złoty 57, tak? Słuchaj, ale lag mnie. Dziennie to około stówki mogę wyciągnąć, tak? 100 coś, tak? To zależy X-Wawel od ilości doręczonych paczek, tak? Czyli 100 paczek to 170, tak? Nie, to będzie... więcej. Nie, mniej. Złoty 57, tak? To byłoby 150 zł, tak? Złoty 50... No liczmy złoty 50, tak? Średnia jest, nie? Ja jeżdżę przyjacielu w Stargardzie Szycińskim, tak? Na rejonie trzecim. Delfin, ile tam masz? Więc... Powiem wam jedno. Jak dostałem podwyżkę rok temu, jakoś na wakacje, w połowie wakacji dostaliśmy podwyżkę na ten. Bo kiedyś miałem około złotówki za paczkę, to wiecie, no... Tak nie za bardzo się opłacało jeździć, nie? A teraz, no naprawdę, tak? I wiecie, jak ktoś mówi na pocztę, że a, bo się kurierowi nie chciało i zostawił awizo, to naprawdę... Wyobraźcie sobie tak. Ja doręczam paczkę wam w ciągu 2-3 minut, tak? 2-3 minuty mi... Cześć, Złota Legenda i cześć Andrzej. Doręczenie mi paczki do was, weźcie na górę. Danie wam do podpisu, danie wam paczki i przychodowo wzięcie pieniędzy to jest około 3-4 minut, tak? A wyobraźcie sobie, was nie ma w domu, nie ma kogoś w domu, ja muszę awizo zostawić. Muszę dodzwonić się do was, upewnić się, czy was nie ma, spróbować do was się zadzwonić na telefon, spróbować wejść na kratkę, wypisać awizo i wrzucić do skrzynki.
to jest około 5, 6, 10 minut, tak? Zależy od wiatrów, tak? Jak mi to się uda, tak? Więc i ba! I za to nie mam zapłacone. Cześć, Adrian. No i to jest właśnie różnica, tak? Wiecie, gadaję, o, bo się kurierowi nie chciało. To nie jest tak. Się nie chce niekiedy, tak? Latać, wlecieć na górę. Nie powiem, że nie, ale mi się opłaca doręczać paczki, tak? Chyba ja tu jakoś GPS-a ustawię, wiecie? Z dwóch tych rzędów. No to miały już tam się zapewne. Także prezes, czekamy na rewizytę, znaczy nie na rewizytę. Dobra, tak, jak się ustawiło, tak się będzie ten GPS. Czekajcie, ile on ma metrów w ogóle ten header? 6. 6. 6. A ja mam tu ile metrów? 6, dobra, okej. Okay. No. Nie, bo tu mam trzech moderatorów. Miałem więcej, zrobiłem bardzo selekcję u tych... Zrobiłem mocną selekcję. Nie ma... ten. Ja cały czas przeglądam tego, to jestem jako moderator, to tam... Powiem wam tak, no... mnie śmieszy to, jeżeli paczka jest nieostrożnie, tak? No to ja się traktuję jak paczkę nieostrożnie, tak? Słuchajcie, no... No i... Jeżeli jest dużo paczek, tak, no... Zdarza się, że to szybko się ładuje, ale to się, wiecie, no jeżeli widzi się coś... Możesz mi tam na przodzie wyrzucić, wiesz? Czekajcie, jak to wam pojechać teraz? Aby za tymi żółto-czarnymi liniami, nie? Ja to wiecie, sobie podkarmę. Powiem wam tak, kurier za paczkę jest odpowiedzialny, tak? Że to się stanie moje paczce, znaczy moje paczce, paczce, która mi jest pisana, tak, to ja za nią płacę, tak? No nie jest tak, więc... No już wal. Więc każdy za paczkę musi... odpowiada, tak? Czym się wyładowuje? Kontroli. Przykładowo, jeżeli ja wezmę do dobrą paczkę, przywiozę na pocztę uszkodzoną, to... tak, gram Adianie, gram WTS-a, tak? To dużo gram WTS-a. Mapę na tą chwilę, jaką ci polecam, to Hangary Map, tak? Promocy ci nie polecam, bo... Nie odzywaj się na ten temat. No właśnie, nie odzywam, tak? No nie polecam ci promocy, tak? Po prostu... jeżeli jesteś Polakiem, to nie używasz takiego, taki... Nie wspierasz takich ludzi, tak? Dobra, prezes, bo dostanę bana. Krótko. Nie, ale wiesz, ja mogę sobie wyrazić swoją opinię, tak? Za to nie mogą mi zbanować, nie? Dwa, polecam ci polską mapę, jaka wyjdzie już niedługo, powinna wyjść już jutro, jeżeli wyjdzie, tak? Z tego co ja wiem, to miała być na Dzień Dziecka. Mapa Polski, no, porad remindik, nie? To będzie mapa Europy zaedytowaną bardzo mapą Polski, nie? Ja się piszę na taką mapę. Kurde, ja już ją mam, testowałem troszeczkę. Czekajcie, ja muszę się o niej ustawić. Czekajcie, bo za dużo tematów idzie. Za dużo język masz. Pliki do Hangary Map, już ci mówię. Kurde no! Włącz sobie GPS-a i... O, teraz jest. Pliki. Dev. Ale, przecielu, dev z fixa. Z mapy wywalasz tego defa, wrzucasz go z fixa. No, potem jest base i model. Taka ma być kolejność mapy, tak? Base Identity Boot. Ja nic nie wiem, czy wyszła. Gdybym wyszła, to ja już bym dzisiaj już jechał na niej. Nie podjeżdżaj, prezes, stój. Dobra. Ja muszę teraz zadzwonię. Ja się dowiem, czy wyszła mapa. Dobra, ale prezes, to już po live zrób to. Leziu. Ty już... O, mi tu kolega pisze, że... Jeszcze nie wyszła, tak? Mapa Polski, tak? Ma wyjść, albo poczekają na tu wersji, teraz zostanie chwili, tak? Albo poczekają chłopaki do wersji gry 1.28, tak? Więc naprawdę, ja na nie jeżdżę i powiem wam jedno. Jest zajebista, tak? Jest naprawdę...
klimat polski i Polska jest naprawdę bardzo świetnie zrobiona, tak? Udostępnić nie mogę tej mapy, bo to nie jest moja, tak? Chłopaki robią, mi... Dobra. Mi jako pewnemu testerowi zaufali, tak? I gościowi, tak? Wiecie, no ja bym chciał wam pokazać, tak? Nawet dla samych takich wyświetleń. Słuchajcie, gdybym ja pokazał, dał w opisie czy w tagach, że ja pokazuję mapę Polski... Wojewódzka to... właśnie na początku możesz wysypać. To wiecie, co by się tu działo na tym, na live, tak? Byłoby dużo wyświetleń, tak? Ale... No już, już. A to ma się, trzeba mieć jaja i pewne, wiecie, no pewne jakieś warto, dwa... Warto. Pewne swój honor, nie? Mr. Kamek, mapa bardzo prosta jest zarejestrowana, hangary map. Bardzo zarąbiste ma... A! Mr. Kamek, najpierw ja cię nauczę, jak się wrzuca mapę hangary, tak? I wszyscy chłopaki, które... i dziewczyny, którzy chcecie włączyć hangary map. Włączamy sobie ma... ETS-a, tak? I nam się czytują te profily, tak? Musimy utworzyć specjalny profil do mapy hangary. Robimy stwórz nowy profil. W momencie, kiedy tworzymy nowy profil, tak, w momencie już, kiedy tworzymy nowy profil, tak, dodajemy moda. Tak, mamy tutaj, tu mamy na oknie, mamy tam stwórz nowy profil, tam imię, nazwisko, ble, 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 ble. Nie? Nie. I w lewym górnym rogu jest dodaj modyfikację. I wtedy dodajemy modyfikacje te właśnie z hangary mapy, tak? Mapę dodajemy. I ja tu jestem jakby co, spokojnie. Jezu, bo ja nacisnę gaz, a potem ten telefon. Dobra, czekajcie chwileczkę, dajcie mi dowolę. W momencie, kiedy dodajemy mapę, tworzymy te, tego, kurde, się zaplątałem, tworzymy ten profil, tak? Nazywamy go, jak chcemy, dodajemy modyfikacje i tam jest nazwa, na dole tak, nazwa firmy i jest też coś o sektory mapy, takie coś, ale tak, wybierz profil mapy, na dole, jest standardowo Europa. Pozdrow Meduzy, pozdrawiam bardzo serdecznie, Meduzy. Masz rajd od Meduzy, serio? Raczej chyba nie mam rajd od Meduzy, mam tylko jedna osoba weszła od Meduzy, ale jakby był rajd od Meduzy, to byłoby zajebiście, nie? Jasne. Robocie. No, ale pozdrawiam serdecznie Meduzę, tak? Może ogląda, może nie. No. Chociaż... Osobiście mam małą urazę do Meduzy, bo moja dziewczyna go ogląda i ciągle to... O Meduzo nadaje. A ja troszkę zazdrosny, wiecie, no. Czekajcie. A może... I wtedy, kiedy dodacie to... Kurde, nie mogę się skupić, panowie. Jadę, gadam. Czekajcie, tu muszę grać. O. Dobra, Martin. No ja muszę, tu wiem, muszę sobie wybrać tę ścieżkę. W Portugalii nie kojarzę takie mapy, wiesz, naprawdę. Wiecie co, ja chyba wam kiedyś zrobię prezentację, jak się robi taką tą ten, jak się nazywa, jak się robi dokładnie, czytuje się mapę hangary map, tak? Podjeżdżaj. Dobra, jadę. Bo to widzę, że wiele osób ma problemy z tym, nie? Nawet bo działa, to jestem zadowolony, bo wczoraj mi nie działał, a dzisiaj działa. Elegancko. Pano... No mówcie coś, panu. Nie wiem. Nie wiem, czy jest, tak? To jak jest, to jest, tak? Czekaj, ja muszę...
Ty, cześć, bo ja prowadzę właśnie live'a i chłopaki mi piszą, że niby jest, pojawił się już w internecie mapa do pora na Billy Grail do Siena. Ktoś wiesz o tym? Albo pani na, pani do mnie na live'a. Marcin. Ile tam Dominik masz? Dobra, wal na koniec. Delfin. To. Ubiłem sobie. Ile masz? Nie wjadę do rzeki, przyjacielu. Boję się bardzo, że jak tam na koniec będziesz walić, to tego nie ubiję. A może ubiję na koniec. Ubijesz. Pal, pal. Ty, to ja ci może tak rozciągnę trochę, to? No tak, no dokładnie. Na tempomacie. Tempomat na dwa usta. Sefy mat, nie? Ja się napiję, panowie. Ja jak chciałem prosto kisionkę rozrzucić, to sobie ustawiłem tempomat na przykład na 15. No, ja tempomat nie wiesz. Spoko. Ja się muszę nauczyć, panowie, ja się muszę nauczyć używanie... Też? A gdzie ty raz z paczkami? Ja, panowie, muszę nauczyć się używać... To Marty? Mówię, że potem możemy się zamienić trochę. Ty ja będziesz jeździł, a ja poubijam. Tu do tej ściany tak nie da. Marcin, to lepiej wiesz, co ja będziesz robił? Jak będziesz nabierał, nie? My ci będziemy z brzegu sypać. Będziesz nabierał i powoli rozsypywał po całej długości. Od razu będziesz co to. Tak wolę. Dla kolegi, który mówił o tej mapie porany mili. To po prostu ktoś wrzucił mapę na 1.26. A dopisał sobie, że jest 1.27, tak? Oficjalnie... To może wezmę ja tam tą niebieską, co? Oficjalnie mapa nie wyszła, nie? Pora rebuilding. Zróbcie jak robicie, sobie nie, bo dwie takie wezmę. Same, dwie takie same przyczepy to trochę lipa. Dobra, Manitka, powiem wam, jest trochę za lekka do tego. Już się wojownik ustawiaj, bo musimy się 5%. To już jadę. A, takie buty. Ale panowie, dzisiaj było fajnie, nie? Wczoraj było byle jak. Po pierwsze, rano było bardzo ciepło. W południe gdzieś koło pierwsza, druga, zbiło się pochmurno. Deszcz pieprznął. I to naprawdę tak mocno, że masakra, nie? Paweł Kupski, kiedy 1.28? Tak jak oni mówili na początku wakacji, tak? A kiedy... Nie, wróć! Na początku lata, tak? Na początku lata ma być... Miały być te double, tak? Double door, double doors, ten... Double ten. Double doors. No. I jak to wyjdzie, to będzie 1.28, tak? W każdej chwili się może pojawić beta, tak? Wiadomo, beta będzie też... No ja będę testował bety, na pewno, tak? Będę pokazywał. No, nie chcę się dosypywać do końca. Pokaż. No. No niestety. Bardziej nie pokażę. O, pięknie. Powiem wam tak, jak ta mapa wyjdzie... No pokaż mi lepiej. No raczej u mnie jako pierwszy będzie na kanale, tak? Ja mam tak powiedziane, że ja jako... To będzie w tej wersji będzie PL plus Unia, tak? Tak ma być. Wyjdź na chwilę z Manitki, bo muszę się tam pepnąć. Tak. Wyjdź na chwilę. Tak. Powiem, to będzie tak jak promoc mapa, plus bardzo zmieniona, znaczy zmieniona Polska, zmienione dane Trójmiasto. To co było u mnie na kanale, tak? Będą pewne trzeba miasta... zdjąć z tej góry, nie. Jedno miasto będzie przeniesione w inne miejsce. Będzie dane takie małe miasto. Dawaj, rozpierdolamy po całym... Przepraszam. No. Po całym spichlerzu. Wywala się mapę. Mr. Kamyk. Na początku. Tak myślę. Czy pobrałeś fixa? Czy masz mapę, mapa plus fix?
To jest ważne. Ty, tak kiszonkę tracisz, jak ją wbijasz w ziemię. Boże. Nie wiem co? Nie! Nie będzie to działało z promocją, bo promoc po pierwsze ukradł tereny polskie i zmienia. Marcin, weź tam mnie za tą dokumentę. Róz mapą tak, z róz mapą będzie działało. Jest dobre, jest. Róz mapą będzie działało i z tego co ja wiem, oni bardzo dobrze ze sobą współpracują. Ekipa polska. 90% Marcin. O! Seba, cześć Seba. Seba, tutaj jest... Chłopak jeden pisał, że wyszła właśnie ta mapa, jak pisałem, nie? Daj ty dawajcie to zaraz, zrobię w środku przecinkę, nie? To ja już raczej to nie pojadę. Dominik już wraca, spoko. To już raczej nie pojadę, musisz czekać. Dobra. Cześć małopolski farmer. Czekaj, dajcie tak, dać dosypię troszeczkę, nie? Z brzegu. Dobra, to już tutaj tak, dać tak. No to Martin robisz kolek z normalnego sinusu. Dobra, chwilę ile będę mógł. Będzie. Jeszcze możesz prezes jechać. Tak. Ma być tego co ja słyszałem. Z tego co ja słyszałem, czekaj, bo mi coś skręciło, nie wiem czemu. Z tego co ja słyszę, ma być w Polsce. Dobra, Delfi, to ja teraz pojadę, dobra. Ma być w Polsce. Czy czekaj, dobra, stój prezes. Stój. Tu jako krzywo wjechałem. Czekaj, bo ja tutaj krzywo bardzo wjechałem. W końcu chcesz. Dobra, czekajcie. O, masz tak musi być. Mam już. Ma być tak jak na mapie Polski, ma być tak jak na mapie Węgrzy. Mają być te automatyczne bramy już w mapie. A jak to będzie, to się... Tak? Ale będą też bardzo miłe niespodzianki na tej mapie, tak? O których mówić nie chcę, tak? Bo to jest niespodzianka. Po to jest niespodzianka, żeby było miło was zaskoczyć. Czy no, chłopaki mu pytają, czy... Pytali się, czy mapa ponad Rebindę, jaka ma wyjść już niedługo, będzie działała z róż mapą, nie? Seba, o to chodziło. Moje mniejsza wysyp. Do tyłu, do samego i tak na środku wysyp, dobra? Taki szlaczy zrób. Przodłoki? On umie, bo właśnie tak. Na to pytanie może ci Seba odpowiedzieć. Tak. Robi cały, na pewno to robi cały team od porady Rebindich, nie? Robiście. Znaczy może nie do końca cały, nie? Ile masz? A trzeba? 55. Ty, Dominik, a widzisz, że ja to jest, widzisz na tym? Na... Pod tonami masz takie małe 0,2 z procentem. Tam widzisz mój, ja mam wypełnienie. Aha, dobra, dzięki. Kapil, witaj. O to ci chodziło, prezes? Czy on mu wytłumaczy? Oni byli później z promocją, tak? Byli, tak? Gdzie teraz? No, jak w zegarku. Lewo, prawo, tak? Ale bardzo się nas zjeżdżało. Mr. Kamek, wyciągnij te wszystkie mapy, te... zrób tak, zastąp defa
defa z mapy do tam z tego. Nie spychaj mnie! Przepraszam, już wyrównałem. Dobra, Delfin, uważaj teraz. Defa z mapy z defem z hotkicksa, tak? On ma być tam tylko. I wtedy będziecie działać. Musi działać, tak? Bo mi to działa elegancko, tak? Ja wam, może później, jak te pora zrobimy, to ja przełączę się na mapę na ETS-a i wam pokażę dokładnie, jak to ten. Wiecie, że tu jest nawet boisko do kosza? Wiemy. Ale normalne takie. Jakie normalne? Nie popiełdolone. A! Pierwsza podróż do biogazowni. Tak, Kapi, o to ci chodzi, bo dałeś pytanie, jakieś takie same ten. Nie wiem, czy coś ja ominęłem twoje pytanie? Kto tam trąbi? Gra i trąbi zespół kombi. A ja. Dobra, Marty, nic nie musisz tłumaczyć. Bardzo ładnie ubijasz. Marcin, na tą stronę bardziej, na tamto, na tą drugą stronę. Nie na to, co jesteś. Na tą? No. Patrz, jak to się robi. Tempomat 6, nie? Że to za dużo. Wezmę ja miałem na 4. Ja miałem na 4 tempomat. A i do tego mata? Tak, nie do ściany, tak? Czy do ściany? No tak, do ściany i trochę do przodu, wiesz. Taki szlaczek, nie? Może to zrobić. A gdzie to w ogóle jest? Ja może... Między 14 a 12 jest dziurę. Cześć, Tomara. Ile masz, Delfin? Ale na co mam odpowiedzieć? 60%. O, sorry. To następny przejazd już chyba do końca nie zrobisz chyba. 4 to za mało jest. No, 4 to. Ale Kapi, zadaj pytanie raz, bo ja tego pytania nie widzę. A nie chcę tutaj to przewijać, bo musiał wychodzić z gry. W razie odwiedź nas na biogazowni. Dobrze. To kto chce jeździć teraz? Nie, Kapi, nie. Moderatora nie, bo tutaj na razie usunąłem kilku moderatorów. Zostało 3. MRCB. I po prostu najpierw wrócą ci moderatorzy, będą potrzebni do tego. Jedź prezes do przodu. Do przodu? O. Dobra, jadę do przodu. Jedziesz jeszcze, Delfin, z prezesem? Pochodźcie, zobaczymy, jak Martin ładnie łupi. To jest ten świat. Jeździsz tu jakiś ten mod z pasażerem? Nie ma, nie? Nie ma. Co tu się stało? Nie, bo to oryginałka jest, prezes. Ty mi się odczepiło, czajcie. Samo? No samo. No, kto ty jeździć teraz? Bojownik. Kto ty jeździć? Będzie drugi będzie. Dobra, ja sobie wsiądę. Do Fergus my. Nie, ja Bartu nie jeżdżę, ja jeżdżę Masajam. To nie zażerzaj mi Masajam. Nie zażerzać. Masę jest mój, odwalić cię, proszę. To czemu jeździsz, kurde, Bartrum? Bo przejął pomysł.
bo mi ziarę rzeźbowali. Aha, dziękuję za subę. Zaraz się dowiemy, kto mi da mi subę. Zaraz, zaraz zobaczymy. O. Tu jest ten włącz. Nie lubię. No ja to lubię, uwielbiam, bo ty wierzę. Bo ja mam kierownicę i inaczej ale... sobie nie... Prezes, ja osobiście tego nie lubię, ale jest to mega pomocne, bo tak, można napędy włączyć, które dają przy tym dużo. Po drugie, widzisz ile gościu ma wypełnienia, a ja... Tak. Ja ci zaraz powiem, ile to może... 14%. 15%. Czeka, bo się teraz zapatrzyłem. A, już na czat spojrzał, już widziałem. Kierowca usypia. No bo tu im kolegów mody działają. Słuchajcie, no bo nie wszyscy ten dźwięk na tego DAF-a to działają tylko na pewne silniki, tak? Na te dwa silniki chyba, czy nawet jeden. W skanie na też. Euro 6 i na euro 10. Nie jedziesz na GPS-ie? Wojewódzka? Jadę, tylko tu chciałem ściąć winkiel. No i już, ci co wam? To wjedź prezes, wjedź. Ja ci zjadę. Woberek, cześć! A Woberek to nie jest ten? O, cebuli? Chyba cebuli. Woberek. Cześć Woberek, ten co mapę robił taką fajną. Dobrze kojarzę kolegę. Dobrze kojarzysz, ale nie jedziesz przy sieczkarni. Ale rurę ma długo, my daleko sypie. Tak? Trzeba mu zajeżdżać drogę? On ma to, on ma tego, dobre te. Walenie. Ładne. Użytkownik dołączył do kanału. Cześć, cebula. To ty mówisz Bawerek, nie? Co? Ty jest... Nie po nazwisku do cholery. O, cześć Cebula, o, ty Bawerek jest u mnie na live. Wołek, co? Wołek! Wołek, nie Bawerek! Bawerek to ten! No właśnie! Oświet. Nie oświet, tylko nie po nazwisku, tak? Co w artykuł? A to ty na nazwisko się właśnie? Nie, tak od urodzenia nie do mnie mówię, wiesz, mi się przyjął, myślałem, że to... Ty, chłopaki, jego tak chujowo słychać, czy mi się zdaje? Zdaje ci się. Czyli słychać. Jak mnie nie to słychać? To Dominika. Tak, nie, dziękuję. Dominika, mówiłem, żeby ty bym wjeżdżał. Co tam bez pogoni ten, kurde. Cebula. Cebula, uważaj na ty, weź mikrofon jakiś tak, słyszę jak ty pukasz się. Ja niemożliwe. No, tak ja muszę ciebie wyciszyć. Zdalej kupiłeś farmika symulatora, a ja nie pamiętam jak kupowałem. Ja kupowałem to w dniu premiery. Chyba największy gangster polskiego YouTube'a, Cebula. Nie znam. Zmień głośność. Już cały jesteś prez? Ja jestem cały. Martin? No, jeszcze a dobra, już nie, dobra, bo już wyszedł. To chodź, poprowadzę cię. Na tym spiku ktoś siedział i myślałem, że tam będę musiał zejść. Gotowy? Dali grata na tej All Stream Map, czy? Nie, ja tylko tak ten. Dobra, w FCB kieruj mną. Co wygrata? Old Stream Farm, no. Taka mała... No ja wiem, że zasługuję, no niestety. Mam tyle, ile mam i... Chciałbym mieć więcej, chciałbym mieć jak Wojek Bochun, tak? Mieć oglądalność. Chyba bym chyba już nie pracował. Nie można tak, nie pracować. Za te słuchawki dałem 130 zł, 140. Ty prezes, u nas ciemno, kurwa, u ciebie słońce świeci. Uważaj. Bo nie wgrałeś sobie modyfikacji na słońce. Kurwa, dawaj. Na dworzu. Będę preziu, chodź. Dobra, kierunek. Prawo. Na polu. No wyjeżdżałem z pola. Tak? A, no teraz to wyjeżdżasz. I w lewo?
Prawo. Jo, lewo. Nie lewo. A je, dobra. Teraz tutaj w prawo. I uważaj szlobą. O, otworzyło, ty mam pilot, widziałeś? Takiego. A ja nagrywam film, no nie wiesz. Film nagrywasz, jak prezes jedzie? Nie, F10 wcisnąłem i zaczął Shadow Play nagrywać. Dziękuję bardzo, dziękuję. Teraz tak, tak. Tu Martin. Dobra, ubił. Na razie nie jeździ. I teraz Stani. Tak, Preziu, musisz cofnąć tutaj tyłem, wiem, że to jest zbyt wymagające. Pod tą ściankę do tyłu. Preziu, i masz opuszczoną tę do zbierania trawy, jakbyś mógł V nacisnąć. V. A to prezes już na swoim kanale kręci. V, no. Dobra. Yeah. I cofnij mu tu i tak mu domiernie spróbuj wypierdzielić. Patrz, jaki to jest podjazd pod ten, pod Silo Kinga. Ale ula Boga. No, nasz... to jest mój prostu. To? Ważne, bo co wam? A tu widzisz Martina, który jest kierowcą z kurką. Cofaj. Zachodź, zobacz, co kurze żeś zrobił, nie? No. Dobra, jaka precyzja, kur... Jaka precyzja, ja nie wiem, kurde, tyle mnie nie było. Widzisz? Jeszcze, mogę? Tak, i kontrol i tak? Na 6 i ekipruję. I odjedź tak, troszkę, dobra. Blisko. Pozdrawiam. O, wszystko. Dobra, jedź, gazu. Dobra, pozdrawiam też swoją ekipę, może swoją ekipą kiedyś do was wpadnę, was odwiedzić. Wpadnij, pisz. Powodzenia, Martin. Nie ma sprawy, ja bym chciał do was wpadnę, zobaczył. FSH grał mi mapę. Fajna mapa. Co to za FSH mapa? Modding V6 chyba, ja. A kto ją robił? Jakaś polska ta mapa, czy nie? Węgiersko? Chyba ja. Węgiersko. Węgiersko. Bo ja gram na kudy, jakie gram? Takiej niemieckiej. Na Old Stream Map. Nie, Fonberg Modding. Nie. A FCB, bierz tą przyczepę. Poprawka wyszła. Kiedy wyszła poprawka? Muszę cię zmartwić. Jeszcze nie. Grać. No ale dobrze. Prezes jedzie. Chyba. To możesz mi ten, możesz mi linkę wysłać na Facebooku do poprawki. Jak znajdę, bo mi to ktoś podesłał. Jakbyś mógł. Albo ktoś, kto gra w tą mapę. Bergman. Poprawki na wiesz. Grać. Mam? Jak wyjeździsz... No to będę grał od nowa! Nie ma sprawy! Będę grał nawet 30 razy od nowa, bo ta mapa jest godna zaufania. I tak ją shituję. Ja tak chcę podjechać, tylko zabrać w górę. Ja chyba się zgubiłem już! My tu na górze byliśmy toć! O kurde, jesteśmy... Reziu! No czekaj no! To ty na rondzie się pomyliłeś? Nie! Czekaj, ja wiem, co ja zrobię, do kościoła pozajadę i pomodlę tyle i... O kurde, słupa! Biorę wszystko. Zatem przyczepę. FTB. No, co tu tutaj? Nie no! Weź po zawału do osoby, ty! Coś klakle przesunęło. Ja tu ze w lusterku patrzę się, że ze środka, z kabiny jadę, nie? Ciego, nie będzie. Wyskoczył ze z lasu. Dobra, lecam, potem wpadnę, czym da się. Dobra, trzymaj się też. Na razie. Pozdrawiam wszystkich, że... Też pozdrawiam. Twojego kanału wyszedł z... O, to proszę Państwa. Największy gangster polskiego YouTube. No i patrz, i nie trafiłem, nie? Ja już wtedy bym trafił, nie? FCB. No? Ja już tu wszystko zbiorę, to nikt prezes nie wiem, czy na drugie, czy na farmy ma jechać. Na drugie danie niech jedzie do domu. Ja mam 30%, a tu za 2-3 razy jeszcze na przejazd mam. Dobra. Ja też się zgubiłem, jestem gdzieś na jakimś moście, ja nie wiem. Ja nawróciłem. Też. Gdzie wy byliście? Pojebieni jesteście. Pojednani jesteście. Pojednani. A wy tu jesteście, widzicie? Dawaj tu, po tej. Wiem. Niniu.
No to jestem, zobacz Martin, kierowca z dwójką, helikopter z przyczepką. Ty, co jest? Norm, a da... O ja dziękuję. Norbert, bardzo dziękuję ci za suba. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, tak? I zapraszam cię. Zapraszam cię Norbercie na mój kanał. O to, żebyś był częściej. O to, żeby. Jak chcesz być częściej, to zostaw dzwoneczek, tak? Nie zapomnij o dzwoneczku. Teraz wszyscy każą ten dzwoneczek dzyndzolić. Bo dzyndzolić dzwoneczek jest najlepsza sprawa. Bo jak dzyndzolić dzwoneczek, to się aniołeczek śmieje. Ja. Jaki grześniok. Grześniok. Na drugie pole jedź. No ja jedź na drugie pole, no ty. Pole mam. Myślisz, że tego live'a zaraz skończyć, ten na ETS-y przyjdziesz? Wiesz, ile tu pól jeszcze jest do skoczenia? Z 8. Z 8, ty. Paweł, na następne. Jakie następne? Powiedz mi, gdzie to ja pojadę, tak? Jestem człowiek inteligentny, powiesz mi, na które pole jechać, to pojadę. Za mną. A jak nie, to idziemy robić heavy cargo, pokazywać. Nie, jedziemy. Dobra, jedę za wojowniczką. Wojowniczka, bełzo. Wężownicz. Paczek równiu. Niniu, niniu. Miodzio Wisienka. O kurde, 94! Ale tu będę kręcił ko... Ale ty Martin, ty jednak jesteś, nie? Jest, co? Dobra, jedziemy panowie. I bez wygłupów. To mi świnka jedzie. O! Co się stało? Szybko do Baltry, prezes, szybko! Tutaj, do mnie, szybko, prezes, szybko! Prezes, szybko, wypadek! Co ty? Ty stanął do mnie! Stanął mu, zobacz! Uważa, Lilu, Lilu, kurwa to ty, żeś Viagrę użył! Jemu? Lilu, Lilu! Lilu, Lilu, jedzie wyciągać go! Ty, tak szybko zapierdzielał, że szlaba się nie zdążył. Bo Lilu, Lilu przyjechało. Lilu, Lilu! Ty, a gdzie ty szlaba? Połamał chyba. Nie mam, kurde. Lilu, Lilu! Lilu, Lilu, Lilu! Sztywny hol. Nie no. Dawajcie ETS-a, chłopaki mi piszą na czacie. Tak jeden. Dawajcie ETS-a wszyscy. Siema, Kibol! Może ETS-a? Stawiamy sprzęt na biogazowni i na ETS-a. To może czy... Dobra, to ja mogę jechać tylko z kodem. Tulka kartofla. Jecha sieć. Ja tylko bym musiał się wykąpać, mogę z kodem wami z wami pojechać. Lotować. Lotować, bo ja nie mam heavy cargo. O. Ojojojojojoj. O, odczepił. No ja cię, no. Tęskin, idź tam. Łetwo ruszył, odczepił przedni za ciebie. A. Magia, magia, pani słucha, pozdrawiam cię magia. Baltek. A magia to takie chłopak czy dziewczyna? Bo magia to wiecie, to jest takie żeńskie. Ja tej mapie strasznie się ta kiszonka wypierpi, nie będę mówił. Dobra. Powiedziałeś na bywadzowni? To co? Ja jestem na farmie gdzieś postawię. Dobra. To no Martin, co ty na to, żeby się przejechać, chłopak? Jestem za. Ja się wtedy ustawię, a ty Warrior jesteś przeciw. Pójdę się wykąpać i wracam do was wtedy. No nie, to mógłbym się przejechać. To wykąpać i przejechać? Delfin! No, wykąpać ale... też bym musiał się iść. Delfin. Bo później już się nie będzie chciało. Tak samo odpada. No, na pewno. Delfin. Co tam? Gierfin. Ej, dobra. O, Karaś! O, dziękuję. Widzicie? Takiego mam moderatora. Nie, mam takiego moderatora, że nawet nie musi się odzywać, ale jest. Ogląda, dzieje się coś, pyk. Nie, tylko nie zdążyłem go zaznaczyć. Ale nie, ale widzicie, ale... Trzyma czwoki, ty! Ale o to chodzi. Pytanie, jak na czacie tam zaznaczyć, że na przykład mówi się do tej osoby, jest to tak, tak na pomarańczowo, jak to się robi? Nie wiem. Ktoś kiedyś tak do mnie napisał, chcę
A, to był Nightbot, nie było pytań. Nie, no to ale jak możesz, bo patrz, zrobisz taki, napisz... Jakiś kolega do mnie napisał, a nie, to Nightbot. Ale mam tych kolegów, ciągle mi Nightbot pisze i pisze, nie? My panowie to... Na no, ale fajnie ten Nightbot zrobił, choć mi się daje, że on za często to nadaje. Muszę mnie... Słucham? Bym się wykopić i ładowarkę. Dobra, to co, jedziemy w ETS-ie? A ty Martin, pojechałbyś? Pojechałbyś? Zna, mimi. No co, jak coś to jedziemy? Jedziemy. Dobra, jakie EU od razu mi powiedzcie? Dwójka. Dwójka czy trójka? Marcin, zapisz. Dwójka. Dwójka. To ja wychodzę z gry. Od razu, ja chcę...